inicjatywa obywatelska powstała, żeby niejako poruszyć demokrację w Europie oddolnie. Ponieważ kilka lat temu odbyły się wybory w Unii, które pokazały bardzo dużą bierność obywateli w tym kierunku. I naszym zdaniem zbieranie podpisów, Europejska Inicjatywa Obywatelska w każdym kraju służy temu, by stymulować społeczeństwo. I radziłabym, jeśli mogę cokolwiek radzić, nie zasłaniać się różnymi proceduralnymi obostrzeniami. Dokładnie. W niektórych krajach wymagane jest podanie numeru dowodu osobistego. My tych dowodów nie zbieraliśmy, bo to już jest duże obostrzenie. Dane typu imię, nazwisko, adres, które można zweryfikować, to jest wystarczające, żeby pobudzić społeczeństwo do działania, do podjęcia inicjatywy. Dziękuję. Muszę odzyskać mikrofon z sali. Ja chciałem bardziej takie krótkie jeszcze krótką refleksję się podzielić. Myślę, że z polskiej perspektywy Europejska Inicjatywa Obywatelska w dużym sensie ma ogromne znaczenie jako instrument tego, co nazywamy agenda setting, czyli narzucania, przynajmniej w takim zakresie oczywiście, w jakim to umożliwia traktat lizboński, narzucania pewnej debaty publicznej na tematy, które interesują nas wspólnie jako Europejki i Europejczyków. W tym sensie to oznacza, że w krajach takich jak Polska, i tu się zgadzam z paniami, które mówiły, że my w Polsce mamy bardzo poważny problem z debatą publiczną, to właśnie Europejska Inicjatywa Obywatelska może stać się narzędziem jakby rozlewania się pewnych debat europejskich także na Polskę. W tym sensie, że jeżeli chociażby Greenpeace, nawet jeżeli to nie spełnia pewnych, może nie spełniać pewnych proceduralnych wymogów, wywołuje temat zbierania miliona podpisów na rzecz wolnej od GMO Europy, to nie sposób nie odnosi, oczywiście można tę inicjatywę zupełnie pominąć w mediach, ale jeżeli takich inicjatyw będzie coraz więcej, to media nie będą mogły tych inicjatyw pomijać, tylko będą musiały się jakoś do nich odnieść, a to oznacza także, że będą się musiały do nich odnieść polityczki i politycy. A to oznacza już rozpoczęcie pewnej debaty. Jaka jakość jej będzie, to już jest wtórna kwestia, ale przynajmniej dany temat stanie się tematem politycznym. Bo to, z czym mamy w Polsce ogromny problem, to z odpolitycznianiem polityk. Wskazywaniem, pan Kaufmann pewnie tego o Polsce może nie wiedzieć, ale tutaj w Polsce premier polskiego rządu kilka miesięcy temu na plakatach samorządowych jako premier rządzącej partii stwierdzał: budujemy mosty, nie róbmy polityki. Tak, nie róbmy polityki, budujmy mosty. Nie róbmy polityki, budujmy stadiony, nie róbmy polityki i tak dalej, i tak dalej. Podczas gdy my, Zieloni, bo ja akurat tę opcję polityczną reprezentuję, my wskazujemy, że to wszystko to jest polityka i że Komisja Europejska jest polityczna, Parlament Europejski jest polityczny, Rada Unii Europejskiej jest polityczna i nie jest tak, że spotkania na Radzie Unii Europejskiej, a to w polskich mediach się przez kilka miesięcy przetoczyło, sprowadzają się do kopania się pod stołem w kostki i zastanawianiem się, czy pan premier, czy pan prezydent jest reprezentantem Rzeczpospolitej na posiedzeniu. Czyli zgadzam się tutaj z paniami, które mówiły o tej niskiej jakości debaty, że właśnie Europejska Inicjatywa Obywatelska z tego powodu może mieć ogromne znaczenie dla krajów o niskiej jakości dyskursu demokratycznego.
czy są jeszcze jakieś pytania? Jak w Szwecji w społeczeństwie wygląda wiedza na temat inicjatywy europejskiej i jaki jest stosunek społeczeństwa szwedzkiego do tej inicjatywy? Not much. No, I said before, I mean, I'm sure that 99% of the people have no idea about this instrument until now, even so it has been discussed since the convention, the European Convention, proposed that for the first time. I remember very well when we had Stockholm at some point after this convention, a seminar about the result of this convention, and I was pinpointing this European Citizen Initiative as the most innovative thing in it, as somebody said. Do you want to make a revolution? In a way, it was a good save, because it's really, in a way, it has something revolutionary. It's changing the idea of the European integration process to be something which can be reinvented by the people. Because what's the European integration process until now? It's, of course, it's a bureaucratic, technocratic process, but it's mainly an insurance against things we don't like. Totalitarian habits, inhuman politics, and it's something which takes its legitimacy out of the common sense against something. But it hasn't become something which is creating a democratic framework for new ideas, for agreeing on what we want to do together. And this revolution, I think, this is absolutely necessary out of an understanding that more and more European states, the people, came from very different histories into this European integration process. I mean, it started when Nordic countries like Denmark and also Britain entered the European Union. Until then, nobody had to vote on entering the European Union. It was just decided because of this old history. But when you then started to integrate people who not necessarily felt that this is something we have to be into, you had to vote on it. So since then we have had 51 national popular votes on European issues, but only in the national framework. And that created, of course, the problem that we have in the end countries like Ireland and Denmark who have to vote on each new treaty, who are deciding for all other Europeans if this treaty comes into force or not. Or you get some strange presidents who don't want to sign, but that's another problem. But in a way, you have a system of decision making in the European Union which is totally out of balance. And in that way, I think this European Citizen Initiative is the first starting point towards a new form of democratization, you can say, of this type of transnational body. And what I said before, I mean, we need to develop our democracies. Of course, we can always say we are not ready for it, we are not nature ready, but I don't see an alternative. The only alternative is to democratize democracy. And how can we do it? We have to do it more directly, more transnationally, and also using the digital means. So that's the direction. How fast we can go forward, we don't know. But if we never use it, we will never go ahead. So democracy is unfinished. Democracy is always something which is not ready. But we have to go forward and forward. And this is an important, as you have said, it's a step forward. It's not a step back. Skorzystam z mojej tak uprzywilejowanej pozycji i zadam swoje pytanie. Chciałam zapytać, czy Europejska Inicjatywa Obywatelska nie jest w pewnym sensie skonstruowana w taki sposób, że na przykład preferuje osoby młodsze przed starszymi, z tego powodu, że dużo osób starszych, szczególnie w krajach Europy Wschodniej,
ulega wykluczeniu cyfrowemu i jakby możliwość zebrania od nich poparcia jest mniejsza. Drugie zagrożenie, jakie widzę, to to, że w tym rozporządzeniu z bodajże 16 lutego bieżącego roku jest wyraźnie stwierdzone, że w niektórych krajach zbiera się podpisy z PESEL-em, znaczy z numerem dokumentu lub numerem identyfikacyjnym, natomiast jest do tego oddzielny załącznik, natomiast jest lista krajów, w których nie potrzeba tego numeru i to w sposób wyraźny, jak to było już tutaj powiedziane, ułatwia zbieranie podpisów, kiedy tego numeru nie trzeba podawać. Czy to nie spowoduje, że inicjatywa będzie w naturalny sposób przeprowadzana w tych krajach, w których tego PESEL-u po prostu nie trzeba podawać, tego numeru nie trzeba zbierać? Trzecią nierówność, jaką dostrzegam w tym narzędziu, to jest właśnie to, że być może wystąpi naturalna tendencja do przeprowadzania inicjatywy w krajach, które mają bardziej dojrzałą demokrację bezpośrednią, co pokazał już przykład Greenpeace'u, że łatwiej zbiera się podpisy tam, gdzie tego typu narzędzia już są znane i funkcjonują. Natomiast już jakby ostatnią i oddzielną od tych trzech powyższych spraw jest pytanie do pana Kaufmana, już bezpośrednio skierowane, ponieważ zna pan proces powstawania inicjatywy, to dlaczego może być tak, że pomimo iż istnieje procedura rejestracyjna na początku i komisja wyraźnie stwierdza, czy inicjatywa może być przyjęta, czy nie, to czemu istnieje możliwość odrzucenia przez komisję inicjatywy po zebraniu miliona podpisów? Jest to nielogiczne, ponieważ skoro dopuszczamy inicjatywę, mówimy ok, rejestrujemy tą inicjatywę, ona mieści się w zakresie naszych kompetencji i spełnia warunki, które ustaliliśmy w rozporządzeniu i po zebraniu miliona podpisów istnieje możliwość, że komisja z ładnym uzasadnieniem powie, czemu nie zajmie się tą sprawą. Tego zupełnie nie rozumiem. Dziękuję. Yes, many different issues. Firstly, that it's to the disadvantage of the elderly people. Obviously, our democracies of today are very much tending to give the people who are above average of age more power than the younger ones. If you look into the average age in parliaments, if you look to the turnout, participation in normal elections. Normally, it's not really a representative electorate. It's very often very much the elderly who use these rights than the younger ones. But you can see in countries where you have both clearly these instruments of direct democracy and then also normal elections, you can see, for instance, in Switzerland that the younger people are much more prone to use issue voting initiatives then they go to elections, because of course elections at some point have something of a more paternalistic approach, that you are giving away your voice to somebody else, and this party or this person should take your voice and express the wish. So in a way it's a much more modern way of going into issues, of using, I mean, also organizations like Greenpeace are more popular with younger people than with elder people. So in a way it's a democratizing instrument to balance a little bit this imbalance of age, I would say. And I think also the internet use is of course making younger people more attending it. And we have a problem with young people entering the democratic practice as they are not really prepared today in schools. So I think this is a good thing. Secondly, of course, there are inequalities in this
that you have different requirements in different countries for that. But in the discussion, it has been very interesting to see, for instance, that people from Portugal, they would say, we would much more like to give our ID number than our personal private address. In Germany, for instance, people would have no problems to give their address, but they would be very skeptical about giving their ID number. So also there you have different traditions about what is private and what is not private. What we have a problem with, I think, is that the use of this data, that you will have an enormous amount of private people, basically, these initiative committees being responsible for this type of data. I think this is an open question for data security and not very clearly solved yet. And thirdly, your question about the procedure as such. I mean, there has been different ideas how to qualify an initiative in order to make it ready for a check, for a first check. The Commission first proposed that you need to have 300,000 signatures before you even can go to the Commission to register, which of course would have made most initiatives, most smaller groups, quite inaccessible to this instrument. Now we have a model of that you can register immediately and that the Commission makes a soft check and only the hard check in the end. And why that? Because of course in the beginning you only need 7 people from 7 countries. That's not the same hurdle as you have when you have 1 million signatures. So I think it's sensible to have different type of checks that you in the beginning can exclude the most obvious misuse, that if somebody said we would like to have nice weather in Europe, that this is not a very initiative you can really use this instrument for. But if it's something which is very problematic, for instance, when it comes to treaty changes, changes about developing the European Union, maybe the Commission would say this is a politically very sensible issue. We cannot at this moment say if this is accessible or not. Maybe we have to go to the courts. Maybe we have to check that to see if it can be used. And this is the very political idea of that communication, I think, which is useful, that we have the possibility to put issues on the table which from the very beginning you don't know what will happen with that. So I think it's quite a good solution we have now with this initial check for the most obvious clear cases. And even so, when the Commission then says this is not accessible, you can go to the Ombudsman, you can go to the European courts to check it. And in the end, again, there will be more of a political check. And of course, that's the limitation of this instrument. It's an instrument where the Commission in the end has the right to say we go with that, we will make a proposal, or we don't go with it. And that's of course the limitation, which is the limitation of an agenda. Dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze pytanie? Na temat podawania danych. Okazuje się, że duże znaczenie dla procesu zbierania podpisów ma to, że osoby znane, artyści, sportowcy składają swój podpis. Natomiast w Polsce jest wymóg, żeby podać adres i osoby znane nie chcą podawać swojego adresu. Natomiast pytanie mam takie, czy jest może napisane streszczenie podręcznika inicjatywy europejskiej, ponieważ badania wykazały, że Polacy niechętnie zabierają się do czytania długich tekstów. Ja sam, mimo że matematyka mnie bardzo interesuje, gdy zobaczyłem, ile stron ma podręcznik, tylko jęknąłem. Mogę odpowiedzieć na to pytanie. Na stronie Komisji Europejskiej znajduje się taki niezbędnik, który w bardzo krótki i jasny sposób na właściwie jednym slajdzie tłumaczy poszczególne kroki, które musimy podjąć, żeby inicjatywa była skuteczna. Jest też zakładka z najczęściej zadawanymi pytaniami. Ona jest nieco dłuższa niż jedna strona, trzeba przewinąć, ale też jest do przeczytania.
Tak, wystarczy wpisać Europejska Inicjatywa Obywatelska w Google i wyświetla się ta strona, także bardzo zachęcam do zapoznania się tam. Jest również rozporządzenie dla tych, którzy lubią czytać dużo. Może jeszcze ja dodam, że w ramach wydawania materiałów pokonferencyjnych planujemy zrobić takie króciutkie ulotki, powiedzmy, z najistotniejszym, z taką esencją podręcznika obywatelskiej, Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Poza tym dzisiejsza konferencja jest nagrywana i skróty z najważniejszymi wypowiedziami też zostaną zamieszczone na naszej stronie www.zielonyinstytut.pl. Tam jest zakładka Europejska Inicjatywa Obywatelska i to docelowo będzie taką platformą wymiany wiedzy i doświadczeń na ten temat. Tak więc, jeżeli Państwo dysponują jakimiś materiałami, które chcieliby opublikować u nas na stronie i w ten sposób przyczynić się do dystrybuowania wiedzy, serdecznie zapraszam. Dobrze, rozumiem, że wyczerpaliśmy rundę pytań. Tak, oczywiście. Ja mam pytanie takie osadzone w kontekście tematu, który nas tutaj dzisiaj połączył. To znaczy, jeżeli można, chciałabym zadać Państwu pytanie. Co Państwa skłoniło do wzięcia udziału właśnie w tej debacie? To znaczy, czy złe doświadczenia, czy też dobre w tworzeniu lokalnych, obywatelskich inicjatyw, czy poszukiwanie nowego narzędzia, przy pomocy którego można by na o wiele wyższym szczeblu próbować realizować to, co być może wzbudza niezadowolenie obywatelskie lokalnie, ale mogłoby się stać też sprawą dla Europy. Interesują mnie pobudki, które zadecydowały o tym, że właśnie Państwo przyjęliście to zaproszenie, zdecydowaliście się być może poświęcić swój czas na podróż do Warszawy i na to, aby te wszystkie ostatnie godziny spędzić tutaj razem z nami. Jeżeli ktoś zechciałby się poświęcić, tak, to myślę, że to jest interesujące dla wszystkich panelistów i panelistów. Króciutko Państwu opowiem o zjawisku, które już zacząłem, wspominałem na poprzedniej sesji, której żeśmy dyskutowali. My już znamy tą inicjatywę, oczywiście jestem prawnikiem, wyśledziliśmy to w 2004 rok. Traktat lizboński, no bardzo to mile wyglądało, tylko oczywiście przełożenie zapisu traktatowego na realia jest tak odległe, że aż szokujące. I powstało pytanie, do czego właściwie można to wykorzystać. No, w czasie wiedzieliśmy, że tam są jakieś ekologiczne inicjatywy, no, to proszę, w pewnym sensie było dosyć głośne, ale to nie załatwia całości problemu, bo istnieje cały zakres spraw społecznych, politycznych, socjalnych, które wymykają się właściwie z kompetencji władz europejskich. W poprzedniej części był pan profesor Harasymowicz, któremu zadałem pytanie na temat właśnie kompetencji w niektórych sprawach, które są charakterystyczne dla stosunków wewnątrzkrajowych. Konkretnie dałem przykład kwestii finansowania partii politycznych, kościoła, organizacji społecznych. W Polsce jest to w tej chwili temat, który jest podnoszony przez bardzo szereg środowisk. Nie może być tak, że z budżetu jest finansowany w przeważającej części jeden kościół z niewielką ilością innych uprawnionych, że są finansowane partie polityczne, że są finansowane niektóre organizacje społeczne, czy też o charakterze społeczno-politycznym, mające pewne przełożenia na, powiedzmy, establishment polityczny, w najszerszym tego słowa rozumieniu. W związku z tym pytanie właśnie, które ja sobie zadałem, czy jest możliwe wykorzystanie tejże inicjatywy europejskiej, a w walce o ujednolicenie i oddzielenie sposobu finansowania tych trzech podmiotów, o których mówimy, w skali ogólnoeuropejskiej. Tylko że systemy w Europie są różne. Wspominałem o systemie polskim,
hiszpańskim, który polega na akredytywie podatkowej, czy też jakiś system, zdaje się, w Francji jest system darowizn, który jest bardzo dobry i to zagadnienie jest bardzo istotne, bo zagadnienie decydowania przez obywateli o sposobie finansowania takich organizacji jest niczym innym, jak tylko pogłębianiem demokracji, bo to obywatel ma decydować, jak chce finansować te podmioty. Więc zagadnienie wydaje się dosyć istotne, być może w skali europejskiej, ale czy miałoby ono szansę powodzenia? Czy ktoś jeszcze z jakiegoś innego obszaru działań? Ja chciałbym odpowiedzieć w ogóle na pani pytanie. Działam aktywnie w Stowarzyszeniu Demokracja Bezpośrednia.pl. Już od jakiegoś czasu propagujemy ideę demokracji bezpośredniej. Postać pana Bruno Kaufmana jest nam dobrze znana od dawna i bardzo dużą przyjemnością jest poznanie pana osobiście. Yes, I'm also very pleased to be here. I just wanted to say that we have in fact produced a little leaflet on, which is a summary of this book, which should have been sent here, but which has not arrived, obviously. But maybe, as some of you will also participate tomorrow in a workshop around these issues, I will be able to present to you this leaflet. It's a 10-step, one page about this instrument, which will be much more easy to access than, of course, this book. The idea of this book is really to summarize a little bit also the history, the concept, and the use. So it's not like a bestseller you should read from page 1 to 100, but which you can a little bit go into and see and check things from part to part. What it also provides, and this is also something we have worked very hard on, is a typology of these type of instruments. Because many times when you discuss direct democracy, it's a total mixture of everything. I mean, plebiscites are mixed up with petitions and initiatives, with referendums. Everything is just a little bit direct democracy. And I think it's important that we are conscious and careful about how we are looking into the different instruments of direct democracy, so we can see what is the benefit, what is the problem, what are the threats. So we can see what is this instrument and what it isn't. Then it's easier to maybe assess the value and also not having exaggerated expectations about such an instrument. But I'm very much looking forward to have tomorrow many more hours with those who want to offer and to share more time together. Thanks. W takim razie poproszę naszych panelistów o krótkie podsumowania. Chciałabym, żeby w kilku zdaniach żebyśmy podsumowali Państwa odpowiedzi i też zastanowili się nad perspektywami Europejskiej Inicjatywy w Polsce po tej konferencji, po tej rundzie pytań. Zaczniemy od pani Joanny. Obywatelska Inicjatywa Europejska w wydaniu Greenpeace i AWAS powiodła się bardziej niż to przypuszczaliśmy. Okazało się to łatwiejsze do przeprowadzenia, więc to daje nadzieję dla innych tego typu inicjatyw, dla innych projektów organizowanych w ramach tej inicjatywy. Nie wiem, czy Greenpeace z Razowazem powrócą do tej inicjatywy, do tego narzędzia. Tak jak powiedziałam, mamy nadzieję, że milion podpisów, które zebraliśmy, będzie wystarczającym bodźcem dla Komisji Europejskiej, żeby wprowadziła moratorium na uprawy GMO. Europejska Inicjatywa wydaje się projektem, który chce uratować demokrację europejską.
to znaczy ta pozytywna wizja, którą widać w pańskich prezentacjach, która, jak rozumiem, wynika z tych wielu, wielu lat dyskusji o tym, jaki kształt ma przybrać Europejska Inicjatywa Obywatelska. Dobrze się nakłada na ten czas, o którym była mowa w pierwszym panelu, a mianowicie na kryzys demokracji europejskiej, ale kryzys samej Europy jako projektu, ponieważ to Państwo doskonale wiedzą, że pojawiają się głosy konserwatywne, głosy nacjonalistyczne, głosy wewnątrz krajów, które mówią o tym, że obywatele starej Europy nie chcą współdziałać i solidaryzować się z obywatelami, obywatelkami nowej Europy, nie tylko w kontekście ekonomicznym, ale w kontekście prawnym, w wielu różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego. Zatem ten projekt, który wydaje się iść w poprzek, stawać się takim nowym rozwiązaniem, z jednej strony ponadgranicznym, ponadkulturowym, ale także ponadnarodowym, z jednej strony wraca do idei Unii Europejskiej, samych jej początków, ale z drugiej strony wydaje się być już takim projektem wprowadzania demokracji w sposób nowy niż demokracja reprezentatywna, czy demokracja poprzez grona przedstawicielskie wybierane w demokratycznych wyborach. Tutaj dzisiaj w poprzednim panelu była mowa, czy jest to odpowiedź na kryzys demokracji przedstawicielskiej, czy jest to odpowiedź na kryzys demokracji w ogóle. I myślę, że jest to trochę odpowiedź na jedno i na drugie. Jest to też próba wypracowania narzędzi, które mogłyby nam pomóc z jednej strony w przeciwstawieniu się tym krytycznym opiniom na temat tego, czy istnieje Solidarność Europejska, czy też jest ona wyłącznie utopijnym kryterium, którym się posługuje wielu europejskich polityków i polityczek. Natomiast w rzeczywistości codziennej Europejek i Europejczyków jest ona ideą absolutnie niespełnioną, nigdy nie była, a tym bardziej teraz nie. Więc w tym sensie wydaje mi się, że mimo że byłam dzisiaj złą policjantką do tej pory, to chcę powiedzieć, że tak, ten projekt oczywiście powinien znajdować naszą akceptację i powinniśmy po raz kolejny, myślę, zaufać w to narzędzie nowocześnie skrojonej, demokratycznej, nowocześnie skrojonej demokratycznej procedury, która ponadnarodowo może nam zapewnić próbę zmiany istniejącego prawa, zaistniałej rzeczywistości politycznej, bo jak rozumiem, w bardzo wielu obszarach to się może pojawić. I jeszcze raz chcę podkreślić, bo podsumowujemy coś. W krajach byłego bloku wschodniego jutro Państwo będziecie wypracowywać narzędzia, tę specyfikę koniecznie trzeba uwzględnić. Ona jednak w bardzo wielkim stopniu determinuje komunikację społeczną, wysoki poziom braku zaufania, wysoki poziom niekompetencji językowej odnoszący się do tych nowoczesnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego, brak demokracji medialnej, wielka przepaść pomiędzy dużymi ośrodkami miejskimi a obszarami kraju, które nie tylko nie są zinformatyzowane, ale w dużym stopniu nie są przygotowane w sensie kompetencji kulturowej do odbioru pewnych treści. Zatem myślę, że na pewno warto nad tym u nas pracować, ponieważ jest to społeczeństwo niewątpliwie w bardzo też dobrym momencie, gotowe na przyjęcie takiej inicjatywy, ale tę specyfikę i historię tutaj też cały czas trzeba mieć z tyłu głowy. Certainly, please. Yeah, I can really help us in different forms. I mean, when I'm telling about this instrument in
countries outside Europe, like in India or even California or in different places, people just don't believe me because they still to show passports at the borders and have to wait for 5 hours to cross national border, and then I say we get the common initiative right on the European level. So in that way we can really be a little bit proud of having such an instrument. But it's of course just a starting point, and it's as I said, it's a preview of the future democratic tools in the 21st century, and we are now about to make it a tool which we can use. I mean, it will only be so valuable as we are making it valuable. There will be nobody to serve. It's always in democracy like that. Nobody is coming and saying, please, dear citizen, you should do that and that, and you should have more power. Power sharing is never a voluntary concept. Never. Parliament always wants to have as much as possible, the president wants to have as much as possible. When the Swiss male voted on female voting rights, they voted 3 times no before they voted yes. So it's never like that, that you get easily more rights. But in a way, it's also, for me, in having discussed this issue so many years in so many places, the nice thing is also that you don't have anymore to discuss so much about if direct democracy is something against representative democracy. Direct democracy is part of representative democracy, and a good direct democracy can make representative democracy more representative, which means showing more what's in society, which different views are there. So it's really part of this modernization process, and this is, I think, the ECI a fantastic possibility. W takim razie dziękuję Państwu za udział w dzisiejszej